W niedzielę rozegrano pierwsze spotkania w ramach Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu. Po ostatnich sukcesach naszej pierwszej reprezentacji jest na topie, jest modna. Pomyśleliśmy wspólnie z dyrekcją Miejskiego Centrum Kultury i Sportu, żeby spróbować zachęcić typowych amatorów, którzy kiedyś może trenowali w siatkówkę, którzy jakąś inną formę sportową siatkarską wykonywali, spróbować, żeby rywalizowali sportowo na parkiecie tutaj naszej hali. Do rozgrywek zgłosiło się 7 zespołów: Diabełki Suchego, Hydranty i Spółka, Old Boys Jaworzno, Artcom, BCC, MKS Jaworzno oraz Salos. Liga ma taką samą formę jak profesjonalne ligi siatkarskie. Na początku zostanie rozegrana runda zasadnicza, a następnie rozgrywki play-off. Rozgrywki planujemy to w zależności, jeżeli będziemy mieli salę dostępną. Rozgrywki planujemy w okresie 3-4 miesięcy. Zobaczymy, jak to nam wszystko pójdzie, żeby to poszło sprawnie. Zawodnicy, którzy są zainteresowani grą w amatorskiej lidze piłki siatkowej, mogą jeszcze dołączać do zgłoszonych zespołów. Można do zespołu zgłosić jeszcze zawodników do końca rozgrywek pierwszej rundy. Forma jest dowolna, mogą być zespoły mieszane, mogą być zespoły typowo całe męskie lub żeńskie. Bieżące informacje na temat ligi można śledzić na stronach Miejskiego Centrum Kultury i Sportu.